Siema, w nowym roku! Dzisiaj super odcinek. Dzisiaj jadę na spotkanie z widzem wręczyć mu buzzer Thora, który dostaliśmy od Jelly Teamu. Do tego buzerka dołączam od razu wlepy. Patrzcie, to właśnie mam zamówione całe 3 metry do pocięcia. Buzer zgarnął Olix. Czyli widzimy się po 17, to już będzie ciemno, czyli dlatego robię to trochę wcześniej ten odcinek, żeby wam pokazać, jak ten buzzer wygląda. Proszę bardzo, rozmiar L-ka i to trafia do Olixa. Buty będą wysyłane w przyszłym tygodniu. Nie, buty będę wysyłał w tym tygodniu też do Matiza. Matiz, pewnie Mateusz masz na imię. No i powiem wam, że konkurs polegał na tym, że dla osoby, która po prostu posiada motocykl, a nie stać jej na ochronę, czyli buty i buzer, no po prostu zrobiliśmy taki konkurs na live, żeby po prostu te osoby mogły mieć i bezpiecznie jeździć. Bezpieczeństwo na motocyklu, no to jest podstawa. Ja wam powiem, zarzuty były poważne wobec mnie, że na teledysku jeżdżę bez kasku. No ale słuchajcie, no to jest teledysk i tam wszystko jest możliwe, czyli jak jadę w teren, to zawsze jestem ubrany, czyli buty, ochraniacze na kolana, buzer z ochroną na przedramię, buty, gogle to jest też podstawowa sprawa, no i oczywiście rękawice. A powiem wam, że od zeszłego miesiąca mamy uruchomiony kod rabatowy na sklep .pitbikestore.pl. To jest sklep w Poznaniu, czyli można zamówienia z kodem rabatowym minus 10% składać w sklepie stacjonarnym, jak i internetowym. Macie 10% na wszystkie ciuchy, kaski, buty, rękawice, gogle, kaski, czyli możecie śmiało wbijać. Ja dzisiaj jadę właśnie na spotkanie z widzem, czyli czekajcie dalszej części odcinka. Olix, do zobaczenia. Tymczasem. Ale ciemno, nic nie widać. 15 po 17 umówiliśmy się na stacji. Byłem trochę spóźniony, ale jadę. Jak oglądasz, to pozdrawiam cię, Olix. Już jestem. Olix, byku, gdzie ty jesteś? Wlepy uszykowane, buzer jest. Szkoda, że Jerry nie dali jeszcze swoich wlep, zapomnieliśmy. Czekam, Olix, za tobą. Fajna inicjatywa wyszła, wiecie, że rider, którego nie stać na buzer, buty, można coś takiego zgarnąć na kanale, fajna sprawa. O, chyba i są. Dobry. Dzień dobry. A tatę chyba znam skądś. No, ostatnio na Godziembie się widzieliśmy. Witam. Czołem. Czyli się nie spóźniłem. Najważniejsze, że my byliśmy. No. Olix, patrz. Ale fajne. Przymierzaj od razu. To jest L-ka? No. Na kurtkę możesz zakładać. Wiesz, jak jest zimno na przykład teraz. Byliśmy w szoku, jak ten, jak przyleciał, nie? I wygrałem, mówi. Wygrałem. Co ty gadasz? Tak? Na żywo, nie? Pan prowadził? No. Mówi, Olix to ja, mówi, to przecież, nie? I tata nie wierzył? Nie wiedziałem nawet. No. Jakoś tak to się zakłada? Tak jest, no. Czekaj. Ja to... I teraz to... No. Musisz wdziać... Tu. Tu, a te paski się naciąga, patrz. Aha. Zobacz i tego tu wdziej. Teraz tu masz... Tu jest takie coś. Podejrzewam, że już raczej... Nie dasz odporu. Nie trzeba jechać do szwagra po przyczepkę do motocykli. Jak się wywalisz, patrz, no jest idealny. Tu ja masz paski, tu możesz sobie to wszystko posiaknąć. Myślałem, że będzie za duży, bo ja taką bluzki ogólnie to mam S-kę, a tu jest L-ka. I ten pasek, no daj, to ci go ściągnie. Tata, ściągnie. A, weź to tata.
bo można naciąć, naciągnąć. No i buty też ktoś wygrał, nie? No. Mateusz chyba. No, jakiś tam Mateusz. No. Mateusz. A my zdążyliśmy akurat w piątek kupiliśmy. Wolne i tutaj byliśmy na Poznańskiej. Ale tak się upatrzył, nie? Mówię, a mam wolne, jedziemy. Uzbierał mu tam, dołożył. Piękny. Jeszcze mam wlepy dla ciebie. No właśnie. Dziękuję wam. O kut. Miały być jeszcze wlepki od... Bo to od Jerry'ego Timu no. Dostał. A to Menek miał ten? To było Menka? Tak, to było Menka. Chodź tu do światła, to cię ogląda. Fajnie. Zrób takiego siłacza. Albo w tą stronę, o. Będzie lepiej. Tak, o. No tak, o. O, no właśnie. Tak, o. Jest, Olix. Ale fajnie. Graty, wykup. Dziękuję. Cieszę się, tak samo jak i ty. I pod kolor też zawsze będzie pasował. Jaki masz motocykl? Zielony X-Motosa 125. Aha, aha. No, pobarańcz do zielonego pasuje. Oponkę upalił, no, ale nowa już czeka w pokoju, nie? Do założenia, dopiero na sezon. Dopiero na sezon, no tą starą, oryginalną, mówi, już się upali, idzie. A na jakim terenie jeździsz? No i, no zależy. To praktycznie jeździmy sobie do lasu po jeziorze. Aha, aha. Wielkich. Później się zjawia wielkie, fajne góreczki są. No, fajne góreczki? Tylko, że no, trzeba uważać, jak to się jeździ, kurczę, żeby czasem na leśniczego nie najechać. Znaczy, no ogólnie nie ma jakichś dużych... To może kiedyś do was przyjedziemy. Zapraszamy. Tomek będzie wiedział, w jakie rejony. Tak? No. Ogólnie to są takie trzy miejscówki. Jeziora Wielkie. Jeziora Wielkie. Kuśnierz, Jeziora Wielkie. My tam w lasy jeździmy. Mhm. Ogólnie są takie to mi napisz tę nazwę, żebym nie zapomniał. Są takie trzy miejscowe, no nie ma jakichś dużych podjazdów, ale są fajne takie ale techniczne. Do zabawy, do pojeżdżenia tam. No. Takiego mamy też znajomego u nas na wiosce, jeździ czym? KTM-em, tak? KTM-em 250. No, ale on tu już jak jeździ profesjonalnie, jedno kółeczko, nie? Na jednym kole. I to też tam, ten las to ma w jednym paluszku, nie? Tak. Aha. Ma już prze a będzie można że... gdzieś tam przyczepkę zwalić? No pewnie. No. Tak? To nie ma problemu. A wy musicie to dojechać, czy na koła? My to jeździliśmy na koła. Aha, aha. Tam jest tam trochę 3 km. Jeździ? Nie, no ja tylko jadę jako widz i... Aha, aha. Widz! O, widz! A tak to... O kurde, no cieszę się niesamowicie, powiem ci. Na ich motosie będą ładnie wyglądać. No, to jakieś filmiki krótkie wyślij na shortsa. Dobre. Z ich z motosa. Fajnie, z buzera. Tata też, ja ostatnio mówiłem właśnie tacie wczoraj, że młody wygrał zdroje. Mówi, ale on jeździ, mówi, tam na stojąco, mówi, bo tak mamy takie z tyłu polną drogę do kanałku, no bo tylko czapkę widać, nie? Aha. W okazjach, jak popyla i no, ja na tym. Jeszcze na jednym kółku dało, nie widziałem, ale podejrzewam, że na pewno jak był na jeziorach, to próbował. To się nie przyznam. Nie? Aha. Na kółku trzeba jeździć jednym, nie? Jak Black Opsa, nie? No. Tylko. Trzeba się nauczyć. No. Nie inaczej. Fajnie, że mają pasję, tylko strach też jest, kurczę. No ale z tym buzerem to już jest... No. Spodnie mam, buty mam, kask, gogle mam to. A jakie buty kupiłeś? Flya. Flya. W protektorze tutaj w Inowrocławiu, po prawej stronie. I dobre? No, fajnie. I wygodne. A kask jaki masz? Avixa. Nie wiem, co to jest. To jest taki... Tańszego. No, taki tam 200 zł chyba kosztował, ale fajny to jest. No to dobrze, dobrze. Gogle to Justy jedynki. Też. To właśnie takie fajniejsze już też. Jedna minus jest, bo szybki nie da się wymienić. A, nie ma, to nie jest wymienna szybka tam. No to myślę, że wiem, dlaczego chce się sprzedać. No. Chciałem je sprzedać. No. I jakoś kupić sobie ten. Jakieś 100% czy coś takiego. Żeby jakieś kolorowa... Poczekaj. To gogle od Blacka dostaniesz. Nie, no po co? No, mówię ci. Zwrot akcji po prostu. Gdzie? No mówię ci. Jutro nie idzie do szkoły, to podejrzewam, że będzie się we wszystko ubierze, będzie siedział. Ja w nich jeździłem, Tomek i Kuba. Raweny. No, z wyciąganą szybką, patrz. O kur... Z łabią. Tu. Za to złap. I ciągnij. O. Ale to widziałem kiedyś na odcinku, jak Kuba zdejmował, to się na LTZ się wywalił. No. To zdejmował. No, no to patrz, jeszcze ci wleciały gogle. Dziękuję bardzo. Ravena. Ale fajnie.
To już nie musisz. Tamte komuś daj, Tomasz, żeby komuś posłużyły. Widzisz, słyszysz? No. Olix. Dostajesz te, a tamte daj komuś, kto nie ma. No. Dobra? Jakiemuś no. kumplowi. Kolegę takiego mam, co też na Chińczyku jeździ, to mu tam. Dobra. Nawet jak nie ma kasku, to nie chociaż gogle ubierze. Gałąź mu nie wejdzie w oko. Tak. Ale fajnie. Dziękuję. No. A widzisz? Mówię, no po świętach, a jeszcze jaki gwiazdor bogaty trafił. No. Ale dzisiaj mega pogoda, nie? No. A fajnie. Dzisiaj nikt nie jeździł. Akurat ten paliwa nie miałem, to teraz sobie dalałem przed chwilą, to jutro... Jutro upala, nie? No. I no do ten, jutro i no do... To może ja jutro na skutera wyjdę, wiesz? Chociaż trochę przepalić skuter. Pogoda sprzyja, wczoraj strzelnie ładne, co to jechało? Wy to się znacie, ja tam nie mam głowy do pamięci. Husqvarna na 600, taka 1992 chyba rok. To te, tak brzmiało, to 600 jest, ale tak brzmiało i ładnie wyglądało, że ma nie taki dźwięk basowy, że... Jeszcze jak między tymi kamienicami strzelnie, to tak kurczę się rozniosło echo, a ładnie taki kurczę dźwięk gruby, konkretny. A może człowiek chce też kiedyś kupić, mi to bardziej się kłady podobają. No to kłada trzeba kupować. Wolałbym sobie kłada. No namawiam tatę ciągle. Miałem tu od znajomego z młynu kupić, ale no gdzie, kurczę, ten samochód dobry za to kupił. A jaki? Ośkę czy przeprawówkę? Sporta. Sporta. Raptora. A to już można coś tam koło 20 już można szukać. No chciał 30. 450 fajna jest, tylko z opanami na szosę Raptor za 17. To dobra, taki 450 to by no są, 350 można Raptora wziąć. Na nasze na lasy to po co? Bo jest też duży. Bo 250 to za mały. 15 tysięcy. Bez homologacji, no bo po co cały czas człowiek mówi, no marzenia by się spełnił, kurde, ale no zawsze jest. Wypije się parę piw, to się kurwa człowiek najara, a później na drugi dzień mówię. To nie. Wiesz co, to zamiast piw, to oglądaj Black Opsa. Jest tyle filmów, że o Jezu, to tam. Tylko lipa z Oskarem, no bo Oskar ma ten, to na drogi to... A to po drogach będziecie jeździć. No. Olix, a test teraz jest prawdy. Jaki ostatnio filmik z Blackiem oglądałeś? O Boże, co to było? To było... No oglądałem dzisiaj. Zapomniałem tytuł. O czym był? O Boże, pyta mi pan zadał pytanie. O ten, Dexterze, to był short chyba czy nie? Co ten na lawecie był? No, filmik. No to widziałem. A Diabloga? Suba dałeś? Dałem. Aha, no to jeszcze dobra. Muszę jakieś tam filmy poglądać, bo już kiedyś go oglądałem, ale jakoś tak mi kanał zaginął. Cały czas jakbym nie wszedł do góry, do pokoju, to tylko słyszę odgłosy kładu i filmiki z... Enduro! Nie? Tylko ja i dwa kółka. Tylko to słychać, nic innego. No to super, to graty. Tata, fajno. Graty, że... Super dzieciak. Dziękuję. I trzymaj bardzo. Się Olix. Dziękuję. I do wspólnego upalania. No, zapraszamy. Do dobrego i do zobaczenia. Przyjedziemy do was. Zapraszamy. Tylko no. Z Tomkiem się ugadać, Tomek tam jest, w tamtych rejonach ma babcię, także tam on tam jest obcykany w tamtych stronach, także. Okej. Okay. Także mówię, zapraszamy. A las jaki las, ale lepsze niż uważać na leśniczego. Uważać na leśniczego trzeba. Wody, także może... A może iść do niego i powiedzieć, ty, no pojeździmy sobie trochę, ale tu bokami. My kiedyś byliśmy, do nas gościu przegonił, nie? Na taką dziką żwirownię, Oliwier wjechał, a gościu szedł ostro polami od chaty, a nas nie poznał. I przyleciał do mnie, mówi, a ty, mówię, Mieciu, mówię, co? Mówię, na Oliwiera będziesz, mówię, z kamieniem szedł, nie? No bo mi, mówi, tu kiedyś jeździli też kładami, jeździli krosami, porili mu pole, nie? Jest, mówi, uczulony na to i... No tak. Pogadaliśmy, mówi, jak będziesz chciał, mówi, młody będzie chciał przyjechać, przyjdźcie się, zapytajcie, możecie wjechać, bo taką ma starą żwirownię już, nie ten, nie? No tylko jest taki pion wielki i ten i... I to... tylko pion jest i nic więcej? No, pion, no i piachu trochę i taki mały podjazdik jest. Aha. No ale zawsze coś przy domu, no, nie? No super, no, przecież to tam jest. Jeszcze, Oliwier, powiedz, jaki tytuł odcinka dać tego z tym buzerem? No nie wiem. Nie wiem, na przykład Węczenie. Widzowi. Moje szczęście jest na granic. A, dobre. Zobaczymy, co się wymyśli. Uderzenie Mikołaja. Świętasz po świętach, a Mikołaj nadal aktywny. Tak jest. Fajne. No to masz to. Od Jerry Timu i od Black Opsa. No. Jutro ma wolne od szkoły, to od rana w garażu. No, gogle od razu do pasu i do tego, no. Nie?
Wyślę później zdjęcie, jak na kasku wyglądają. Dobra, dobra. Dziękujemy jeszcze raz. No dzięki. Wszystkiego dobrego. Nara. Do widzenia. Trzymaj się. Do widzenia. No i takie to widzicie, piękne chwile. Lecę z powrotem do domu. Olik zadowolony. Z wlepkami poszedł, z buzerem i z goglami. Na razie. Hejos. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.